Cieszę się podwójnie dzisiaj, ponieważ przypieczętowaliśmy sobie tydzień temu awans i dzisiaj dałem szansę innym chłopakom, przede wszystkim młodym zawodnikom. Zagrał już 16-letni Pilch, uważam, dobry mecz. Kasper Domasz, wychowany w Kaszubi, który też ma 16 lat. Także się bardzo cieszę, bo się dzisiaj sprawdzili. Młodzież napiera, mamy młody zespół. Wygraliśmy 5-0 z Pomezanią Malbork, z zespołem z tradycjami. No tylko się cieszyć. No, teraz tylko już mówię, trzeba budować zespół pod kątem trzeciej ligi, bo na pewno sukces jest duży i teraz trzeba to po prostu docenić. No i trzeba wyciągnąć wnioski, co było w poprzednim roku przyczyną, że się nie udało utrzymać. I myślę, że zarząd klubu ma dużo czasu. Ja jako trener i zawodnicy zrobiliśmy swoje. I teraz uważam, że rola naszych działaczy, włodarzy miasta, no żeby w Kościerzynie był porządny klub trzecioligowy. Bo chłopcy zrobili wszystko. Bo przyznam szczerze, że rzadko któremu klubowi udaje się po spadku awansować z powrotem i trzeba to docenić.